Ja od połowy jakoś z Kamilem rozmawiałam o tym, że chcielibyśmy działać charytatywnie, żeby nie wykorzystywać tej popularności jakiejś, jak to by nie zabrzmiało, ale jednak jesteśmy trochę rozpoznawalni w tym momencie, żeby tego nie wykorzystywać negatywnie, tylko dla siebie, tylko żeby działać charytatywnie. I często powtarzaliśmy wielkiemu bratu, że szkoda, że przed świętami jesteśmy tutaj zamknięci, bo mamy masę pomysłów na to, żeby działać charytatywnie i też inspirować ludzi do tego. I wielki brat nagle po miesiącu sam do nas wyszedł z otwartymi ramionami i mówi: okej, chcieliście, no to proszę, jesteście zamknięci i macie okazję zrobić coś dla innych, tak jak chcieliście. I ja się nie zastanawiałam. Nie zastanawiałam się ani minuty. Jak zmierzyli mi włosy, to myślałam, że będę na chłopaka obcięta, że będę miała takie włosy. Było to przerażające, bo włosy były dla mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o mój wizerunek. Dawały mi najwięcej pewności siebie. Ale ani przez chwilę się nie zastanawiałam, tylko od początku do końca byłam zdeterminowana, żeby to zrobić, bo wiedziałam, że mi te włosy odrosną, że ja jestem zdrowa, że ja mogę spełniać swoje marzenia, że ja tutaj coś dostałam i że ja chciałabym też coś dać i pociągnąć za tym inne dziewczyny, które też mogą to zrobić. Także poczułam też na sobie taką odpowiedzialność i bez żadnego ani chwili zastanowienia po prostu się zdecydowałam. Czyli nie poczułaś czegoś takiego, że Big Brother, Wielki Brat postawił was pod ścianą w tym momencie? Nie, ja to odebrałam jako szansę na to, żeby właśnie zrobić to, o czym mówiłam, żeby przelać swoje słowa na czyny, więc zupełnie jakby byłam zadowolona z tego, że mam taką możliwość.